Dzień dobry, cześć. Witamy Was w naszym materiale poświęconym ćwiczeniom rodziców z dziećmi. Jest ze mną Kasia oraz jej córka Amelka. A ja mam na imię Grzegorz. Jestem fizjoterapeutą pracującym w Body and Mind Clinic w Gdańsku. Pokażemy Wam dzisiaj kilka ćwiczeń wzmacniających, które można wykonać w parach, które mogą spokojnie zastąpić lekcje WF-u, których niestety na razie nie ma. Pokażemy Wam jedno ćwiczenie rozciągające, a także kilka takich ćwiczeń, które spokojnie można wykorzystać sobie w formie z takich domowych zawodów. Zapraszamy! Pierwszym ćwiczeniem będą podpory z przybijaniem sobie wzajemnie piątek. Dziewczyny, musicie ustawić się jedna naprzeciwko drugiej w podporze, głowami do siebie. W podporze ustawiamy się i teraz przybijamy sobie na zmianę piątki. Lewa ręka do lewej, druga ręka, hop, i prawa, hop, i 10 takich piąteczek to jest jedna seria. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super! Możecie otworzyć chwilę. A nie, jesteście zgranym teamem. Siebie! Dobra. No to lecimy dalej. Słuchajcie, dziewczyny mają przygotowane dla Was dwa rodzaje wyścigów. Zamieniam się w słuch, chętnie to zobaczę. Mamy dla Was dwa rodzaje wyścigów. Pierwszy wyścig to jest wyścig pajączków, a drugi to będzie wyścig. A zresztą sami zobaczycie, trudno go jakkolwiek nazwać. Przygotowujemy się. Siadamy tak jak dziewczyny na załączonym obrazku. I uwaga. 3, 2, 1 i startujemy. Hop, 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 hop. Do mety i z powrotem. I jeszcze raz. No, 4 razy. Hop. A i mama wygrywa, mama wygrywa i uwaga, mamy 1-0 dla mamy. Pamiętajcie, że przy każdych ćwiczeniach warto mieć butelkę wody, także w przerwach się nawadniać. No a wy co? A my teraz zaczynamy drugi wyścig. Wystarczy siedzieć, przygotować ręce i uwaga, 3, 2, 1, start. Otóż to, ruszamy się tylko na pośladkach. Do mety i do tyłu. Hop. Dawaj, dawaj, Amelka. Jest. Super. Remis. Słuchajcie, najlepsze w tych ćwiczeniach jest to, że tak naprawdę wy sami sobie ustalacie w domu dystans. Czy to będzie długość salonu, czy to będzie długość korytarza. To spokojnie każdy z Was może pod siebie sobie dostosować. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, żadnych limitów. Tylko Wasze cztery ściany są Waszym limitem. Dobrze. Kolejne ćwiczenie. Słuchajcie, zadedykować, pokazać można Amelce, ponieważ jest to jej autorski pomysł. Nazywa się Gąsienica. Co? Pokażesz? Jak, zobaczcie, słuchajcie, jak się wykonuje gąsienicę. Otóż to należy iść do podporu. I nogi. Ręce same idą. I nogi. Bardzo ładnie. I w drugą stronę. Teraz cofamy się. Cofamy nogi. Hop, 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 hop. I idziemy rękoma. Słuchajcie, sam próbowałem robić to ćwiczenie. To jest naprawdę lepsze niż jeden WF. Tak więc polecam Wam śmiało. Najlepiej, jak dawkować, albo po prostu wykonać 10 takich powtórzeń, 5 do przodu, 5 do tyłu, albo ustawić sobie, tak jak to było przy wyścigach, jakiś konkretny dystans i po prostu pokonujemy dystans do przodu i pokonujemy dystans wracając do tyłu. To już tak naprawdę zależy od Was. Proponuję 4 serie tego zrobić, tak jak każde ćwiczenie, lepiej 3-4 serie robić. To tak będzie naprawdę optymalny czasowo trening. Następne.
ćwiczenie, mieliśmy zawody, mieliśmy trochę wzmacniania stabilności w obrębie tułowia, no to następne ćwiczenie fajnie, trochę współpracę nam poprawiło, nawiązało, co? Stajemy, słuchajcie dziewczyny, tyłem do siebie. Tak. Dobrze, teraz krok do przodu, tu krok do przodu każda. Tu masz przodalenka. I teraz zobaczcie, będziemy skręcać się, zbijać piolę i w drugą stronę, skręcać się, zbijać piolę. Hop, hop. Wykonujemy energiczne skręty po 10 razy na każdą stronę, nogi lekko w rozkroku. Hop, super, hop. I po takich 10 robimy sobie, słuchajcie, przerwy. Ważne jest to, żeby idealnie trafiać ramionami. Ważne to ćwiczenie nie tylko ma nam. Super dziewczyny. Zostaje się z pełną miłością w publiku. A o to chodzi. Słuchajcie, wszystko jest możliwe. Generalnie ważne jest to, żeby w tym ćwiczeniu nie tylko robić skręty, ale również trafiać idealnie rękoma w ręce. To jest ta współpraca, którą chcemy rozwinąć, dobra? I powtarzamy, słuchajcie, sobie 10-12 razy każda strona w 3-4 seriach. Tak, myślę, to będzie najbardziej optymalne. I dobra, kiedy już się zmęczymy, kiedy już emocje trochę opadną, warto troszeczkę popracować nad mobilnością, warto troszeczkę się rozciągnąć. W tym celu stajemy sobie, słuchajcie, w wykroku. Dziewczyny. O. I dobrze. W tej pozycji ręce idą mocno do przodu. Idziemy na przednie kolano i mocno się wyciągamy. Hop, do góry. I trzymamy, trzymamy. I wydech. Wracamy. I jeszcze raz wdech. Mocno do góry. I wydech. I powtarzamy sobie takich wdechów, wydechów. Po 5 i wracamy i możemy zmienić nogę na drugiej nodze, następna piątka i lecimy. O. I lewa. Słuchajcie, gwarantuję wam, że taki filmik spokojnie zrobi robotę podobną do takiej lekcji WF, tak więc w tych czasach, kiedy szkoła jest online, kiedy WF trochę cierpi, odpalenie takiego filmiku, wspólny trening zarówno pomoże rodzicom, którzy są na home office, jak i dzieciom, którzy są na szkole online. Mam dla was w prezencie, w gratisie jeszcze jedno ćwiczenie, które na pewno pomoże wam, szczególnie rodzicom, ale dzieciom też. Mianowicie, robimy taką pozycję pająka, noga do przodu i w tej pozycji będąc otwieramy się w stronę nogi, wracamy i 10 razy takie coś powtarzamy. Możecie dziewczyny spróbować. Idziemy. Otworzę rękę z pająka. Odsuszę trochę amelkę, bo też już. I lecimy. Otwieramy się w stronę nogi. Jest to bardzo fajne ćwiczenie dla wszystkich osób, które prowadzą siedzący tryb życia, którzy mają siedzącą pracę. Teraz są w dzisiejszych czasach pracują w formie home office. Również dla dzieci, które siedząc przed komputerem spędzają czas w jednej pozycji. Takie ćwiczenie bardzo fajnie rozrusza, bardzo fajnie wprowadzi elastyczność w tkanki. A co za tym idzie? Będziemy żyli bez bólu. Gdzieś tam za tym idzie. Poprawimy całe swoje działanie ciała. I druga strona, druga noga. Najgorzej tak naprawdę w dzisiejszych czasach to się zasiedzieć albo zalec na kanapie. Co nie, dziewczyny? Właśnie. Musi być siła. I takie ćwiczenie wykonujemy 10 razy na każdą ze stron. Powtórzyć można sobie to w dwóch, trzech seriach. I dobra, i mamy to. Super, dziewczyny, piąteczki. O. Słuchajcie, cieszę się, że jesteście z nami. Zapraszam was serdecznie do śledzenia naszych kanałów w internecie, kanałów w social mediach, rejestratorka medyczna, a także
nasz kanał Kliniki Body and Mind Clinic. Będziemy tam publikować coraz to nowsze filmy z różnego rodzaju aktywnościami, wspólnymi takimi zajęciami i sposobami na wykorzystanie aktywne tego czasu. Zapraszam Was do śledzenia na Facebooku, fanpage'u Rejestratorki Medycznej. Wiele ciekawych, moim zdaniem praktycznych nawet, rad. Tak więc myślę, że warto. Zapraszam Was również do wchodzenia na stronę internetową godymind.clinic, odwiedzania zakładki sklep, gdzie przygotowaliśmy dla Was wiele fajnych, pożytecznych nowości, jak konsultacje z fizjoterapeutami, gdzie można nauczyć się ergonomii home office, temat na czasie, treningi personalne, online na dwie kamerki, tak więc super nowości, gorące nowości. Zapraszam, sprawdzasz to. I co? Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.